Oczekiwałam strona rosyjska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, miłego dnia. Pozdrawiam wszystkich dziadków i babcie. Powtórka programu. Rządy pieniądza. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na Rządy Pieniądza. Dziś naszym gościem Polskiego Radia 24 jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Dzień dobry Pani Dzień minister. Dobry, witam serdecznie w ten pochmurny poranek, ale myślę, że radosny dla nas wszystkich. Radosny przede wszystkim dlatego, że Dzień Dziadka. Tak, wczoraj Dzień Babci, dzisiaj Dziadka. To nie ma dziadka, nie ma babci. Sami katolicy kłamią. Babcia, wszystkim dziadkom składam najprawdopodobniejsze życzenia. Przede wszystkim, aby sprawiali radość swoim wnukom, żeby wnuki mogły być każdego dnia uśmiechnięte. I wszystkim babciom życzymy takiej kondycji i w ogóle radości, wyglądu, wszystkiego jak pani minister. Pani minister zmienia się profil seniora, ale nie od tego chciałabym zacząć. Mianowicie dzisiaj jest kolejny dzień spotkań w Davos. To Światowe Forum Ekonomiczne, ale nie do końca poświęcone tylko ekonomii. Również sprawom społecznym. I dzisiaj jednym z tematów debat, o które chciałabym panią zapytać właściwie o to, jak to wygląda, ma być debata na temat wyzwań dla rynku pracy związanych z rewolucją 4.0. No o tym się u nas też oczywiście sporo mówi, bo dzisiaj mamy świetną sytuację, jeśli chodzi o bezrobocie. Niemniej, no, rewolucja 4.0 to robotyzacja, tak to nazwijmy najkrócej, informatyzacja procesu pracy i w związku z tym, no, pojawiają się takie obawy w niektórych środowiskach, już może nawet nie w związkach zawodowych, ale kiedyś też tak było, że no, może zabraknie pracy dla ludzi, jak pani powiedzi. To jest takie wyzwanie i zagrożenie. Ja myślę, że powinniśmy ze spokojem przede wszystkim spojrzeć na wyzwania, powinniśmy rozwijać się i iść do przodu i zarówno robotyzacja, automatyzacja, to są procesy nieuchronne i niezwykle potrzebne. Również w sferze tej administracyjnej, bo przecież widzimy, jak świetnie rozwija się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli chodzi o informatyzację. I tak naprawdę, ale człowiek w tym procesie też jest potrzebny, a więc tu należy zwrócić uwagę na tą równowagę między właśnie procesami, które idzie usprawniać, które idzie automatyzować, ale również rolą człowieka czy myślą techniczną. Więc przede wszystkim bądźmy spokojni, chciejmy się rozwijać, bo tak naprawdę uczymy się każdego dnia, idziemy do przodu i zależy nam na tym, aby nasza gospodarka się rozwijała, żeby nasza myśl techniczna, innowacyjność, do tego dążymy, bo tak naprawdę staramy się, kiedyś byliśmy na rynkiem takim, gdzie inwestowano przede wszystkim, była tania siła robocza w Polsce, dokładnie, więc inwestowano przede wszystkim dlatego w Polsce, że można było tanio zatrudniać pracownika. Nam zależy na tym, aby równoważyć przede wszystkim, żeby nasza myśl techniczna, żeby jakość naszej pracy i naszych pracowników była doceniana, a więc odwracają się dzisiaj sytuacja gospodarcza, powoduje, że odwracamy się sytuację. Dzisiaj mamy rynek pracownika i rządowi też zależy na tym, żeby godnie wynagradzać pracowników, stąd też właśnie płaca minimalna, która rośnie z roku na rok i zależy nam na tym, żeby ona była na takim poziomie, aby godnie, solidnie można wynagradzać osoby za ich dobrą pracę. No, dotknęła pani dwóch tematów, które też są z tym Davos związane, ale ja jeszcze wrócę trochę do tego rynku pracy i tego rynku 4.0, dlatego że tam się oczywiście pojawiają te kwestie, które nas jakby tu już, tu i teraz dotykają, bo jest mowa o tym, że no, będzie potrzeba pracowników, bardziej będzie zapotrzebowanie na pracowników lepiej wykwalifikowanych. Ja to trochę łączę z najnowszymi badaniami wśród polskich pracodawców, którzy oczywiście ciągle poszukują, mówią pracowników, ale ciągle mówią o tym, że odpowiednio i raczej wysoko albo bardziej specjalistycznie wykwalifikowanych i tego im brakuje. I jednocześnie mówią, że w tym nowym roku, kiedy to się mówi albo będzie spowolnienie, albo nie będzie, wszystko jedno, to oni już właśnie będą raczej takie osoby zatrudniać. Czy widzi pani właśnie tego typu zagrożenia, ja już nie chcę brzydko na rynkach światowych, ale także już przenosząc się na ten polski, że raczej będzie zapotrzebowanie na te bardziej wykwalifikowane osoby, a więc te o niższych kwalifikacjach mogą mieć jakiś problem ze znalezieniem pracy, czy to nie ten moment? Ja myślę, że to nie ten moment. Kiedy obserwujemy bezrobocie, jak ono wygląda, tak naprawdę, kiedy 5,2 stopa bezrobocia, to pokazuje, że dzisiaj mamy rynek pracownika, więc tak naprawdę, jeżeli potrzebujemy znaleźć zatrudnienie bez względu na kwalifikacje, ten rynek dzisiaj jest otwarty, pracodawcy czekają tak naprawdę na pracowników,
pracowników, a więc tutaj przede wszystkim myślę, że powinniśmy zachować spokój i każdy w zależności od swoich kwalifikacji, jeżeli jest chęć i potrzeba pracy, na pewno ją znajdzie. No ale w grudniu trochę to bezrobocie wzrosło, musi pan, to tylko sezonowość. Znaczy tak naprawdę to sezonowość, bo listopad, grudzień... Poniżej 900 tysięcy nadal jest bezrobocie. Tak, kiedyś w ogóle myśl o tym, żeby mogła być liczba bezrobotnych mniejsza niż milion, to właściwie to była abstrakcja. Dzisiaj mamy mniej niż 900 tysięcy. Wiadomo, że prace sezonowe, te miesiące jesienno-zimowe powodują, że mniej mamy tych prac i dlatego to też wzrasta, ale to bezrobocie tak naprawdę jest od 30 lat najniższe. A więc patrząc jeszcze na analizy, które też my przeprowadzamy, pokazuje, że to w kolejnych miesiącach, albo w tych letnich miesiącach bezrobocie będzie spadać. Także tutaj przede wszystkim zachowajmy spokój. Pytanie też, jak daleko może spadać, bo już chyba poniżej 5%, czyli tego tak zwanego bezrobocia higienicznego, to już nie spadnie. No przecież Poznań, pani... Są, dokładnie, Wielkopolska, Poznań, to są regiony, gdzie tak naprawdę można powiedzieć, że tego bezrobocia nie ma. Dzisiaj jest silny rynek pracownika, więc poniekąd też pracownicy dyktują warunki płacowe. No więc właśnie, to skoro dochodzimy to też do warunków płacowych, powiedziała pani o tym godnym zarabianiu, że też takie działania są podejmowane, to ja znowu nawiążę do Davos, bo drugi temat, jaki tam jest podejmowany, to jest temat nierówności dochodowych. No to jest temat nie dziś jakby powołany, jest mowa, że tamte bardzo niewiele osób w skali świata dysponuje dochodem takim samym jak 4,5 miliarda pozostałych, ale na ile dotyka to Polski? No bo wydaje nam się, że te działania są podejmowane, że mamy, prawda, ubóstwo wśród dzieci, wśród rodzin likwidujemy. To się wiąże oczywiście z tym. To jak pani to postrzega? Jak wyglądają u nas te nierówności dochodowe? Na ile nam się udało to już zwalczyć, albo na ile jeszcze potrzeba? To dane są takie sobie, ja bym powiedziała. Znaczy dane są, ale jakkolwiek dane są optymistyczne, ale kiedy spojrzymy na przykład na to, co zabezpiecza, przede wszystkim staramy się zabezpieczać, aby płaca minimalna rosła, w porównaniu na przykład ją do przeciętnej płacy porównamy, to ona dzisiaj kształtuje się gdzieś na poziomie ponad 45% w porównaniu do płacy minimalnej. A więc to są wskaźniki, które pokazują progres w tym działaniu, czyli ta grupa najuboższa, czyli najsłabiej zarabiających, jest przede wszystkim zaopiekowana, no bo państwo powinno sprawiać warunki, żeby osoby, które dobrze na rynku pracy funkcjonują, mogły sobie radzić, zarabiać jak najwięcej. Jest grupa, która zarabia najniższe wynagrodzenia, więc podejmujemy te działania, które powodują, aby te osoby zarabiały więcej, żeby mogły godnie żyć. To no właśnie, bo dane dodatek stażowy już nie jest włączony do minimalnego wynagrodzenia, no to jest kolejny progres tak naprawdę w pomocy państwa dla osób najsłabiej. Tak, to też jest podwyżka wynagrodzenia, którą w gruncie rzeczy warto zauważyć. Tak? Dokładnie, o tym właściwie nie mówimy, bo mówimy minimalna płaca 2600, ale już nie dodajemy tego drugiego członu, że jeszcze dodatek. Gdzieś przeczytałam informację, że są takie osoby, które nawet 1000 zł może wynagrodzenie z tego powodu wzrosnąć, pewnie brutto, ale no niemniej jest to informacja. Według danych Eurostatu za ubiegły rok, bo ja mówię o tych nierównościach dochodowych, w Polsce 10% społeczeństwa odpowiada za 40% dochodu narodowego, ale ja myślę, że to nie w tym jest rzecz tak naprawdę, prawda? Tak jak pani powiedziała o tym godnym zarabianiu, chodzi o zmniejszanie dysproporcji, a nie tak o procent, no bo to można powiedzieć, że z drugiej strony, no jeśli ktoś jest, nie wiem, lepiej wykształcony, więcej pracuje, no to zrozumiałe, że będzie miał wyższy dochód. Różnice wynagradzania zawsze będą, w zależności od naszych kwalifikacji, kompetencji, w zależności od odpowiedzialności za podejmowane, na jakim stanowisku pracujemy. Wiadomo, że tu różnice będą, natomiast... Chodzi o zapewnienie podstaw tej pozostałej grupie. My powinniśmy stworzyć warunki przede wszystkim do tych grup najsłabiej zarabiających, a tam, gdzie osoby już funkcjonują dobrze, wiadomo, że państwo daje tak zwaną wędkę, tak? I potem zaczynamy już się rozwijać też samodzielnie, bo to jest też bardzo ważne. O właśnie, to pani minister, jak już trochę o tych rodzinach i o tych dochodach, to ja bym chciała o 500+, pani minister, zapytać, bo pojawiają się takie, oczywiście nieprzychylne w polityce społecznej rządu opinie, że już dzisiaj to jest ono naprawdę warte 430 chyba kilka złotych, ponieważ inflacja, no i że to należałoby albo zmodyfikować pod takim kątem, że albo ograniczyć, tak żeby może pewna grupa mogła dostawać więcej. Co pani na to, czy to w ogóle są pomysły, których ciągle nie przyjmujemy? Znaczy, powiedzmy sobie tak, że od 2016 roku, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadzał to
pierwsze potężne wsparcie dla rodzin, rodzin z małymi dziećmi, czyli 500+. Opozycja tak naprawdę krzyczała. Na początku krzyczała, że rodziny nie będą wiedziały, jak wydawać te pieniądze, że powinien być katalog, na co można wydać środki. Oczywiście okazało się to nieprawdą. Do dnia dzisiejszego, kiedy tam grudzień podsumowujemy, ponad 90 miliardów złotych trafiło dla polskich rodzin i tak naprawdę dobrze zainwestowanych pieniędzy, bo to, że środki przekazujemy, to potężne wsparcie rodzin, to jest inwestycja w rodzinę, w nasz fundament i w to, żeby to młode pokolenie mogło się też rozwijać na godnym poziomie. My na tym etapie nie przewidujemy żadnej waloryzacji 500-ki. Przede wszystkim została rozszerzona 500-ka w lipcu ubiegłego roku na pierwsze dziecko, a więc nawet na jedyne dziecko w rodzinie, więc idzie szerokie wsparcie dla rodzin. To wsparcie jest wspomagane innymi programami, też takimi prorodzinnymi, jak między innymi Maluch Plus, który ma spowodować, że będzie więcej miejsc powstawało w żłobkach, aby mamy mogły podejmować decyzje, czy po tym okresie macierzyńskim wracają do pracy, czy pozostają w domu, żeby to był wybór rodzica. Tak naprawdę rodzina ma decydować o tym, jak jego dziecko będzie kształtowało się, jak będzie się rozwijało i jak będzie wychowywane. No to pani minister, chciałabym nawiązać do takiej informacji, jaką wczoraj mogliśmy przeczytać, że w województwie podkarpackim nie będzie pieniędzy dla wszystkich, przynajmniej na świadczenie 500+. Problem nie dotyczy absolutnie ministerstwa, że to wyjaśnimy na początku, a nawet w jakimś sensie samorządu, przynajmniej na pewno ministerstwa nie. Chodzi o to, że te pieniądze zostały zdeponowane w spółdzielczym banku podkarpackim i tam ten bank przechodzi restrukturyzację. No ma pewne kłopoty. Okazuje się, że tych pieniędzy może nie być, ponieważ władze samorządowe nie zapewniły gwarancji bankowych, z tego co wiemy do tej pory. Ale pytanie jest właściwie takie do pani, no bo to tych ludzi, którzy te 500 otrzymują, może niewiele interesować w gruncie rzeczy, oni chcą dostać swoje pieniądze. Czy ministerstwo widzi jakąś możliwość dodatkowego wsparcia, żeby jednak ci ludzie dostali? My będziemy się przyglądać sytuacji, natomiast chciałabym przede wszystkim uspokoić rodziny z dziećmi, że musimy podjąć takie działania, przede wszystkim samorząd, który odpowiednio powinien zabezpieczyć te środki, które dostaje od rządu, czyli poprzez wojewodę, aby rodziny te pieniądze uzyskały we właściwym terminie. No to jeszcze pani minister, przejdźmy do pieniędzy trochę innych osób, seniorów, już nawiązując do początku naszej rozmowy, dni babci i dziadka. Na pewno im te 13 emerytury są potrzebne, na 14 pewnie też już czekają, choć to dopiero przyszłość. No i tutaj od razu powiedzmy, może zostały one zwaloryzowane, więc to przekażmy, jak to wygląda, bo już od kwietnia. Dokładnie tak, skoro właśnie dzisiaj dzień dziadka, wczoraj dzień babci, a więc tak naprawdę dobre informacje, które staramy się zapewnić przede wszystkim naszym seniorom, jako ta międzypokoleniowa solidarność. Skoro mamy dobrą sytuację gospodarczą, a więc właśnie tą dobrą sytuacją gospodarczą też dzielimy się z naszymi seniorami. Stąd ustawa o dodatkowym świadczeniu, czyli emerytura, 13 emerytura, czy też waloryzacja kwotowo-procentowa, a także programy Senior Plus, czy program Aktywność Społeczna Osób Starszych. To jest naprawdę taki pakiet, jak pan premier nazywa, Emerytura Plus, czyli kompleksowe działanie, które ma przyczynić się do tego, aby nasi seniorzy tam swoją jesień życia mogli godnie, dobrze przeżyć. Oczywiście wiadomo, że w tym wieku mamy choroby, mamy różne inne dolegliwości, a więc też mamy programy Opieka 75+, czy leki darmowe dla seniorów. To jest właśnie ten pakiet programów, które przede wszystkim ma wspomóc te osoby starsze. Pani minister, a 13 emerytura na stałe to po pierwsze i po drugie coraz wyższa, tak? Coraz wyższa. W ustawie jest zapisane, że ma być na poziomie najniższej emerytury, czyli na rok 2020. Przewidujemy taki z projekt ustawy zapisany, że będzie to 1200 zł brutto. I tu zapewniamy seniorów, że każdego roku będzie ona waloryzowana, czyli podwyższana. Że będzie w zależności od najniższej emerytury. Jeżeli będzie waloryzowana najniższa emerytura, to świadczenie też będzie się zmieniało. W miesiącu kwietniu przewidujemy wypłatę, ZUS przygotowuje się i to, co ważne dla seniorów, żaden wniosków nie trzeba składać, to automatycznie przy pobieranej emeryturze czy rencie pobieranej to świadczenie będzie dodatkowe wypłacone. To właśnie ta nasza międzypokoleniowa solidarność. No i właśnie, ale zwaloryzowany został też próg dla tak zwanego 500+ dla osób niesamodzielnych.
rynek, w tym mieszczą się oczywiście także seniorzy jako grupa, jeżeli... Zgadza się. Waloryzacja emerytur i rent na rok 2020, metoda kwotowo-procentowa jest przyjęta przede wszystkim dlatego, a więc to najniższy wzrost o 70 zł, który obejmie tych emerytów i rencistów przy całkowitej niezdolności do pracy rencistów, którzy pobierają świadczenie niższe niż 2160 zł. To jest 6 200 000 osób skorzysta z takiej metody. To właśnie nas powoduje to, że dbamy o te osoby, które mają najniższe świadczenia. Pozostałe osoby będą miały świadczenie zwiększone o wskaźnik inflacji. W ustawie zakładamy 3,24, on będzie... A już słyszałam, że będzie 3,74. To w zależności, jakie na końcu lutego będą wskaźniki, bo to ten algorytm to zakłada. Natomiast, co jest bardzo ważne, co pani redaktor podkreśliła, zmieniamy próg dochodowy dla osób z orzeczeniem o niesamodzielności, czyli ta 500 dla niesamodzielnych z kwoty 1600 do 1700, co spowoduje, że osoby właśnie z tym orzeczeniem pobierające to świadczenie automatycznie będą pobierały to na tej samej, takiej samej wysokości świadczenie, nie zostanie ono w jakiś sposób zmniejszone i też nie będzie trzeba żadnych wniosków dodatkowych do ZUS-u czy KRUS-u, w zależności skąd się pobiera świadczenie, automatycznie zostanie to zmienione. To jeszcze tutaj podpytam, czy seniorzy, bo spotkałam się z czymś takim, że może niekoniecznie tak jest, czy seniorzy dobrze rozpoznają swoją sytuację, to znaczy jest część seniorów, pytanie czy jeszcze jest, czy już mają pełną informację, którzy uważają, że no po prostu 500+ to jest dla wszystkich, tymczasem no to jest tylko dla osób niesamodzielnych z konkretnym orzeczeniem. My staramy się prowadzić szeroką politykę informacyjną, zarówno Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale przede wszystkim też rząd, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Staramy się tak kompleksowo docierać z tą informacją, do jakiej grupy dane świadczenie jest adresowane. Dzisiaj polityka informacyjna musi być szeroka, żeby przede wszystkim Polki i Polacy wiedzieli, które świadczenia są dla nich i z jakiego obszaru. No właśnie, to tak dla też rzetelnej polityki informacyjnej, pani minister, też pojawiały się takie dyskusje i takie tutaj zarzuty i zastrzeżenia, że te pieniądze na 13 emerytury, nie tylko zresztą na nie, bo na przykład na zasiłki pogrzebowe również, tak, mają pochodzić z Funduszu Solidarnościowego. Są tam pieniądze na wszystko i jak to wygląda? Bo można zawsze powiedzieć, że program dla osób niepełnosprawnych może być szerszy niż jest, tak? Program dla niepełnosprawnych, który jest właśnie finansowany przez Solidarnościowy Fundusz, będzie realizowany dalej w tym samym wymiarze. On teraz na pewno te sztandarowe, takie cztery obszary działania będą finansowane i nie będzie w żaden sposób zmniejszone finansowanie na te działania. Nasz pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych, pan minister Paweł Wdówik, pracuje jeszcze nad i zbiera informacje od samorządów, a także od stowarzyszeń, jakie należy zmiany w tych programach wprowadzić, ale w żaden sposób, tutaj chciałabym uspokoić, żadne ograniczenia, tylko zmiany, aby dostosować te programy, żeby one mogły lepiej, szerzej funkcjonować. Także w żaden sposób osoby niepełnosprawne nie będą w żaden sposób pokrzywdzone poprzez realizację programów. Tu zwracamy uwagę na to, żeby jak najszerzej wesprzeć właśnie osoby z niepełnosprawnościami. No to jeszcze jedna rzecz, bo niedawno został zainaugurowany program ASOS na ten rok i to jest program, który ma zwiększać aktywność seniorów. Tam są konkretne pieniądze, pytanie czy oczywiście wystarczą, pewnie zawsze trzeba by też więcej. I proszę mi powiedzieć, czy chodzi tylko o organizowanie czasu wolnego, bo ja tam dopatrzyłam się również na przykład edukacji osób starszych, pytanie czy też aktywizacji zawodowej. Tak naprawdę uczymy się przez całe życie, to jest takie hasło, które wielokrotnie się pojawia w rozmowach też, czy też z seniorami. Program ASOS z budżetem 40-milionowym, adresowany do przede wszystkim organizacji pozarządowych na realizację różnych działań związanych z właśnie wsparciem osób starszych, a więc i aktywizacja, i edukacja, i też elementy mogą być aktywizacji zawodowej. Program, gdzie tak naprawdę granty, które można pozyskać, są od 20 tysięcy do 200 tysięcy złotych. Do tej pory objęliśmy takim wsparciem ponad 600 tysięcy osób, około 1400 projektów objętych, a więc myślę, że oczywiście w tym potrzeby są zawsze bardzo duże, ale liczymy na to, że wnioski, które organizacje będą składały, będą jak najciekawsze i będziemy na pewno starali się przydzielić te dofinansowanie
dofinansowania do jak najbardziej efektywnych form wsparcia osób starszych. Pani minister, to jeszcze jedno, Centra Usług Społecznych. To program pilotażowy, który właściwie teraz zaczyna ruszać. Proszę powiedzieć, czy jest zainteresowanie, bo to ma być inne, takie proeuropejskie podejście do seniorów i do polityki senioralnej. Tak, to jest takie holistyczne spojrzenie na wsparcie, organizowanie tego wsparcia osobom starszym, bo to jest też więź międzypokoleniowa, to też wolontariat osób właśnie młodzieży. Czyli nie tyle kwestia ubóstwa, co nie tyle, tylko właśnie chodzi o to, żeby w jednym miejscu był taki pakiet różnych działalności, które wspierają też osoby starsze. Zainteresowanie jest bardzo duże, z tego jak obserwujemy, program za chwilę rusza, ale samorządy, głównie też te małe samorządy, interesują się, jak właśnie na swoim terenie zorganizować, też myślą o takim powstawaniu centr międzygminnych. Zobaczymy, jak ostatecznie wnioski będą złożone, jakie będą formy, jakie formy wsparcia zyskają to nasze też, jakby tą ostateczną decyzję. Bo rozumiem, że tutaj jest możliwa też współpraca między gminami. Tak? Między to gminami też, tak, też program zakłada i też są właśnie mniejsze gminy, które planują właśnie takie związki międzygminne zakładać i w ten sposób wystąpić. Zobaczymy, bo program rusza, a więc takich 30 centr pilotażowych ma powstać i zobaczymy, jak się to na mapie całego kraju. I to może być też interesujące dla przedsiębiorców, bo tam jest chyba też przewidziana współpraca jakby z prywatnymi przedsiębiorcami, tak? Czyli takie partnerstwo publiczno-prywatne. Tak, partnerstwo publiczno-prywatne to nie jest łatwa forma realizacji, ale jest to właśnie forma, która rozszerza na pewno możliwości, więc zobaczymy, jak będzie, ale to jest bardzo, bardzo dobra inicjatywa, którą zainicjował pan prezydent Andrzej Duda, więc środki mamy na to zabezpieczone zewnętrzne, więc czekamy na realizację i będziemy informować na bieżąco. I trzeba zapraszać samorządy, żeby się interesowały. Oczywiście, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem była minister rodziny, pracy, polityki społecznej Marlena Maląg. Dziękuję pani minister. Dziękuję bardzo. Anna Grabowska, do usłyszenia jutro w Rządach Pieniądza. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Michał Rachoń, witam państwa serdecznie. Państwa i moim gościem w przedpołudniowej rozmowie o polityce jest pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, kolejne doniesienia o panu senatorze Tomaszu Grodzkim. Dziś przywołuje je Gazeta Polska. Kolejne informacje od osób, które twierdzą, że wręczały Tomaszowi Grodzkiemu pieniądze w związku z procesem leczenia, ale nie zmienia to w żaden sposób stosunku Platformy Obywatelskiej do marszałka. Pan marszałek prowadzi również aktywną politykę międzynarodową, o której mówi, że nie jest polską polityką zagraniczną. Między innymi spotkał się z panią speaker Nancy Pelosi, czyli speaker marszałek w polskiej nomenklaturze niższej izby amerykańskiego parlamentu, polityk skonfliktowanej z prezydentem Donaldem Trumpem. Jak pan patrzy na tę aktywność pana marszałka Grodzkiego? Pan marszałek Grodzki zwykle spotyka się z tymi politykami z areny międzynarodowej, którzy pomagają totalnej opozycji w walce politycznej w Polsce jest taka nadzieja lokowana w tych spotkaniach. No oczywiście można to nazwać polityką zagraniczną w jakimś tam zakresie, no niebezpiecznym, bo wiemy, że każde takie bardzo mocne włączanie w dyskusję polityczną czy w spór polityczny zagranicy może być niebezpieczne, bo wtedy no, jest pytanie, czy wobec tego PiS, gdy będzie w opozycji, to będzie szukał innych na arenie międzynarodowej, a w SLD gdzie indziej i każda partia będzie po prostu biegać po salonach różnych, po stolicach różnych krajów i będzie tam szukać wsparcia. No i przypomina się ten XVIII wiek, prawda, ambasadorzy gdzieś na sejmach się odzywają, że tak ma być, a nie inaczej, a prawda, caryca będzie gwarantem ustroju demokratycznego, notabene ustroju Rzeczpospolitej. A takie to były czasy. Niestety, ja nie wiem, dlaczego my się tak na tej historii nie uczymy, dlaczego nie potrafimy myśleć dłużej niż tylko takie krótką
krótkowzroczny interes partyjny. Natomiast oczywiście pan marszałek Grodzki będzie miał wizerunkowych tych problemów co niemiara, już ma, a Platforma ma jedną metodę, ta doktryna Neumanna chyba obowiązuje cały czas, że bronimy swoich bez względu na to, jakie tam ciążą na nich zarzuty, no poza Adamowiczem, tak mówił, no bo tam było już za grubo. No i wtedy trzeba to brać na klatę, no bo co zrobić, tak? No teraz w pewnym momencie powiedzą, no dobrze, tego już jest tyle, że się wycofujemy. No to jak się wycofujemy, to dlaczego żeście się nie wycofali wcześniej? Ta metoda jest stara. Wydaje mi się, że PiS diagnozuje to bardzo precyzyjnie, że no to jest słabość Platformy, czyli brak takiej manewrowości, brak elastyczności w sytuacjach zagrożenia wizerunkowego. Oczywiście to jest na sztywny elektorat, to działa, bo praktycznie skoro wybierali senatorów z zarzutami prokuratorskimi, ten elektorat wybierał, no to co to za problem. Natomiast mówimy o tym elektoracie, który zapewnia lub nie zapewnia zwycięstwo w wyborach, czyli tym takim wahającym się, no to na pewno taka sytuacja będzie odbierana jako pewna buta, jako pewna arogancja, niesłuchanie tego, co myślą obywatele, bo jednak, no, powiedzmy sobie szczerze, tutaj opinia publiczna, ta większościowa, ma chyba wyrobione zdanie. Panie profesorze, w wypowiedzi marszałka Grodzkiego po spotkaniu z panią speaker Nancy Pelosi pojawiła się taka wypowiedź. Marszałek Grodzki powiedział tak, to była nie tylko rozmowa mniejszego alianta z większym aliantem, nie tylko mniejszego partnera z największym mocarstwem świata, ale to była przede wszystkim rozmowa ludzi, którzy dzielą podobne wartości, poszanowanie demokracji. Jak pan rozumie ten polityczny przekaz, który się wiąże z tymi słowami marszałka Grodzkiego? Kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych i obserwowałem zachowanie mediów, w ogóle opozycji tamtejszej, ale szeroko rozumianej, nie tylko parlamentarnej, w relacji do Donalda Trumpa, lub metody, którymi Trump jest zwalczany, również pewne nagonki medialne, które były kierowane pod adresem prezydenta Stanów Zjednoczonych, to naprawdę to są w Polsce kalki tych zachowań tamtejszych. Ta prawda, ta taka, nazwijmy to, lewicowo-liberalna międzynarodówka działa wedle pewnego wzorca. Oczywiście ten wzorzec medialny gdzieś bardziej jest wykuwany pewnie w Stanach czy w Nowym Jorku niż w Europie. Ale no, jeśli ktoś wypada, nie pasuje do tej układanki, tego establishmentu, no to się go próbuje jakoś dyskredytować. Przypomnijmy, że ten impeachment jest uruchomiony przez Kongres. No i w tym sensie to samo pewnie chcieliby zrobić u nas działacze Koalicji Obywatelskiej. Chcieliby się dowiedzieć, jakimi metodami to jest pańskim zdaniem ta wspólna, jeszcze raz, rozmowa ludzi, którzy dzielą podobne wartości, poszanowanie demokracji. No to, no, to demokrację my już zdiagnozowaliśmy. Demokracja jest wtedy, kiedy rządzi w czymś Platforma czy opozycja. Nie ma demokracji, jak wpływ na to ma PiS. To widać było w sądach, to widać w parlamencie, w wielu innych urzędach. No to jest rzecz, to słowo demokracja nie jest zdefiniowane tak, że jeśli są wybory, wyborcy tak wybierają, a nie inaczej, to znaczy należy uszanować ich wolę, bo inaczej ta ostatnio wyrażona wola jesienią tego roku, zeszłego roku, byłaby uszanowana na przykład na płaszczyźnie reformowania sądownictwa, a ona nie jest uszanowana, więc włącza się czynniki zagraniczne do walki o władzę w Polsce. Oczywiście za tym też stoją pewne elementy takie ideologii szerszej. No wiadomo, że nie tylko chodzi o to, żeby odsunąć kogoś od władzy, ale no, Trump na przykład nie wierzy i nie wpisuje się w całą dzisiejszą propagandę tak zwanego globalnego ocieplenia spowodowanego CO2. No to absolutnie to nie pasuje tym układom, z jednej strony ideologicznym, tym ekologistycznym, ale z drugiej strony biznesowi, który chce na tym zarobić. No więc w tym znaczeniu tutaj w Europie jest to samo. Jest tych płaszczyzn wiele, również cała ta rewolucja seksualna, kwestia chociażby tak fundamentalnych spraw jak aborcja. To się gdzieś dzieje w układzie globalnym. Mamy
globalną taką wojnę kulturową w świecie zachodu. Więc jest ileś tam rzeczy, które stanowią o tym, o tej wspólnocie, w cudzysłowie oczywiście to mówię, wartości, ale jest też podobieństwo walki politycznej. Donald Trump rządzi i tu PiS rządzi. Wiemy, że są specjalne relacje współczesnego rządu Stanów Zjednoczonych z rządem polskim, no w związku z czym jest ta wspólnota widzenia kwestii nie tylko w perspektywie ideologii, która, jak mówię, nie tylko nas dotyka, ale w Stanach Zjednoczonych o wiele jeszcze bardziej, ale również kwestii po prostu metod walki politycznej z przeciwnikiem, który sprawuje władzę. No dobrze, panie profesorze, ale o ile widzimy tego rodzaju, ja cytowałem wypowiedź pana marszałka Grodzkiego, to kiedy przyglądamy się temu, w jaki sposób amerykańskie media relacjonują tę wizytę, to zwracają uwagę w zasadzie tylko i wyłącznie na aspekt związany z Auschwitz, z pamięcią historyczną i z tym, co dzieje się w tej chwili w polityce międzynarodowej. Również tweet Nancy Pelosi dotyczył tylko tej kwestii. No, być może, natomiast ja mówię też o jakie intencje może mieć marszałek Grodzki, bo żeśmy o nim mówili. Natomiast ta sprawa rzeczywiście... Ale w istocie, przepraszam panie profesorze, o to pytam, bo przecież relacje historyczne i to, w jaki sposób państwo polskie, polska historia jest teraz atakowana przez Władimira Putina, jest rzeczą, która chyba powinna znajdować się ponad podziałami partyjnymi w Polsce. I mam wrażenie, że wypowiedź Nancy Pelosi w tym amerykańskim porządku politycznym no, nie odnosi się. Nancy Pelosi nie mówi o Donaldzie Trumpie, nie mówi o sposobie traktowania demokracji w Stanach Zjednoczonych, nie odnosi się do trwającego w Stanach Zjednoczonych w tej chwili wielkiego newsa numer jeden, czyli przesłuchań w Senacie w związku z impeachmentem Trumpa, choć jest to sprawa, którą Nancy Pelosi żyje politycznie od wielu miesięcy. Przyjeżdża i wpisuje tweeta dotyczącego właśnie pamięci ofiar Holokaustu, o tym, aby nigdy więcej się to nie powtórzyło i nie odnosi się do innych spraw. No, marszałek Grodzki mówi raczej o tych sprawach, no właśnie o wspólnych wartościach i o tym, że partnerzy, którzy dzielą podobne wartości, sugerując coś jednak chyba innego. No bo pani Nancy Pelosi jest jednak chyba, stara się szanować pewien porządek rzeczy. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych jest pewna kategoria interesów i zasad, które no, są respektowane, żeby to wielkie mocarstwo było mocarstwem i jeśli politykę zagraniczną się prowadzi, no to prowadzi to prezydent Stanów Zjednoczonych, a nie kongresmeni. To jest pewnie rzecz oczywista, a kwestie Holokaustu i tych spraw, no to rzeczywiście jest ważna rzecz, bo z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych zachowanie Jadwaszem, zachowanie współczesnego Izraela no jest pewnym kłopotem, tak samo jak i dla nas. Pamiętajmy, że to niedopuszczenie prezydenta Dudy do głosu, ja bym powiedział przewrotnie, ostatecznie chyba korzystne dla nas, bo pamiętajmy, że to, co było taką narracją w Izraelu, jednak antypolską, w sensie historycznym oczywiście patrząc, znaczy o historii, kiedy mówiono, to jakoś teraz bankrutuje. To nie ma aż tylu zwolenników, prawda, i świat zachodni nie powtarza, poza Putinem, który nie jest światem zachodnim, nie powtarza tych różnych kwestii o tym, że byliśmy współodpowiedzialni czy odpowiedzialni za Holokaust. I ten ruch prezydenta Dudy, prawda, nie przyjechania do Yad Vashem w tej całej sytuacji, wydaje mi się, że ostatnio, przynajmniej na dzień dzisiejszy, wydaje się rzeczą korzystną z naszego punktu widzenia. Natomiast to, czy marszałek Grodzki, że on nie jest w stanie mimo tego stanowiska Sejmu, bo była ta uchwała Sejmu, w jaki sposób o tym mówić, w jaki sposób to podnosić, czyli interesy państwa polskiego i trzymać linię, powiedzmy, polskiej polityki zagranicznej w takiej ważnej przecież sprawie, no to już jest jego problem. Pewnie z tą rolę takiego lidera, czy tak przynajmniej się pewnie uważa, totalnej opozycji w parlamencie, zbyt tą rolą się przejął i to jest jego problem. Panie profesorze, pani Nancy Pelosi wraz z delegacją, co podkreślają amerykańskie media ponadpartyjną, czyli delegacją, w której są przedstawiciele obu najważniejszych ugrupowań amerykańskich, wybiera się właśnie do Izraela na obchody owego forum Holokaustu i będzie w Izraelu, ale w depeszy, między innymi depeszy Associated Press,
wydanej wczoraj, znajduje się taki fragment, i to a propos tego, o czym pan mówił, o jak również polskim przekazie historycznym w tej sprawie, w Muzeum Auschwitz-Birkenau we wtorek pani Pelosi złożyła wieniec przy zrekonstruowanej ścianie, gdzie wiele tysięcy więźniów było zamordowanych. Większość z nich to członkowie polskiego ruchu oporu. To jest treść depeszy AP, agencji Associated Press, dostępnej w jednym z największych światowych portali Yahoo News. A no to jest bardzo ciekawy news, bo wiemy, że my chcemy się przebić z tą prawdą, że w Auschwitz, w ogóle w obozach koncentracyjnych, nie ginęli tylko Żydzi, chociaż ich większość, ale Polacy i inne narodowości, a Polacy też w ogromnej masie. I to jest jednak news, który pokazuje, że my byliśmy w walce z tym okupantem i w walce z nazizmem, który notabene zgotował Holokaust. Dlatego mówię, ta cała krytyka, która spadła ze strony opozycji na prezydenta Dudę, no, że powinien pojechać, że źle zrobił, że został ograny, to jest myślenie w kategoriach, że tylko wtedy się wygrywa mecz, kiedy się idzie do przodu. Tylko wtedy, kiedy się boksuje, nawet jeśli nie ma się szansy na taką konfrontację, w tej konfrontacji na zwycięstwo. A ten gest niepojechania, zwróćmy uwagę, niesie z sobą, jest głośniejszy niż gdyby prezydent w Izraelu był i gdyby coś mówił. Pewnie by w tym tłumie różnych głosów nie był aż tak słyszany. No to będę mógł być wpleciony w różnorakie takie niekomfortowe sytuacje, no, w obecności Władimira Putina nie jest to rzecz komfortowa i przez tej współpracy, jaka nastała między Moskwą a Tel Awiwem. Natomiast tutaj ta nieobecność krzyczy, no to widać i rzeczywiście, no, jeśli takie informacje się przebijają do uszu opinii światowej, to bardzo dobrze. Panie profesorze, jest również podsumowanie tej wiadomości, brzmi tak, w latach 40-45 ponad milion ludzi, w większości Żydów z Europy, ale również Polaków, Romów, rosyjskich więźniów, przepraszam, jeńców wojennych było zamordowanych, zagazowanych oraz umarło z głodu i ze względu na inne działania w Auschwitz-Birkenau. Znowu komunikat, w którym jest postawiony i położony nacisk na to, że również Polacy, w tym większość tych Żydów, którzy zostali zamordowani w Auschwitz, to byli obywatele polscy narodowości żydowskiej, ale Polacy są tu również wskazani. No to również jest część tego komunikatu. No więc to nie są polskie obozy koncentracyjne, skoro w obozach koncentracyjnych więźniami są Polacy, a pamiętajmy, że te hasła polskie obozy koncentracyjne były wypowiadane i też szły pewną falą przez Stany Zjednoczone, były powielane przez niektórych nieprzyjaciół Polski. No to dobrze, że to się jakoś przebija. Oczywiście to nie jest tak, że mamy jakąś wojnę wygraną w tym zakresie, bo widzimy, że jak nie z zachodu, to ze wschodu przychodzą na nas ataki takie historyczne, no ale coś w ten sposób udało nam się powiedzieć i są to proste prawdy, no wręcz banalne, wręcz z podstawówki, ale jednak ważne, bo w świecie nieznane. Profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski, był państwa i moim gościem. Dziękuję uprzejmie, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Kolejnym państwa i moim gościem w tej przedpołudniowej rozmowie o polityce i jej okolicach jest Iwo Bender, dziennikarz, ekspert znający się na sprawach amerykańskiej polityki świetnie. Dzień dobry, witam panie redaktorze. Kłaniam się, no i bez przesady. Trochę czytam gazetę. Bardzo dobrze, zatem będziemy mogli poprosić o komentarz do depeszy, którą wczoraj umieściła agencja Bloomberg, z której wynika, że ceremonie, które mają odbyć się jutro w Izraelu,
Izraelu spowodowały zdenerwowanie amerykańskiej administracji. Wypowiadają się pod swoim imieniem i nazwiskiem dyplomaci, wysokiego szczebla amerykańscy dyplomaci, którzy mówią o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych i amerykańska dyplomacja rozumie decyzję polskiego prezydenta o tym, aby nie pojawić się w Yad Vashem. Są również Amerykanie zaniepokojeni tym, że tego rodzaju obchody i ten scenariusz obchodów, które odbywają się, czy mają odbyć się w Yad Vashem, może być zwycięstwem propagandowym Kremla, a także, no, że jest kolejnym sporem pomiędzy dwoma bardzo ważnymi amerykańskimi sojusznikami. Tu i Izrael, i Polska w tej depeszy, w tym komunikacie przedstawiona jest na równi. To jak to można skomentować? Cóż się w tej sprawie dzieje zdaniem Iwo Bendera? No, dokładnie to, co pan redaktor powiedział, to znaczy mamy do czynienia z sytuacją, w której dwóch bardzo ważnych sojuszników Stanów Zjednoczonych tak się trochę wzajemnie zaczyna nie lubić, tak? I teraz Stany Zjednoczone od dawna uważały, to się mówiło tak popularnie, Izrael za swój niezatapialny lotniskowiec na Bliskim Wschodzie, a wraz z potęgowaniem się nastrojów antyamerykańskich w Europie Zachodniej, takim lotniskowcem w cudzysłowie zaczyna stawać się Polska. Jednocześnie demokraci, opozycja amerykańska próbuje oskarżać prezydenta Trumpa o to, że jest taki bardzo prorosyjski. W związku z tym, jeżeli głos rosyjski zaczyna dominować, i tutaj za chwilę od dlaczego, w izraelskiej debacie publicznej przed trzecimi z kolei przedterminowymi wyborami, no to oczywiście administracja ma powód do niepokoju, bo potwierdzałoby to tezę, że jednak Trump jest na pasku Rosjan. A dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że około miliona wyborców w Izraelu to są Żydzi rosyjscy, którzy przyjechali sobie do Izraela, powiedzmy, od lat 80. do współczesności, i wielu z nich popiera ultranacjonalistyczną partię rosyjskiego Żyda Wiktora Libermana, której to partii Netanyahu usiłuje zabrać głosy. I Polska staje się w tym momencie trochę takim chłopcem do bicia, gdzie splatają się krótkoterminowe interesy Netanyahu i długoterminowe interesy Putina, no i mamy rezultat taki. O czym mówił Iwo Bender, dziennikarz obserwujący i ekspert, jednak będę się przy tym upierał od spraw amerykańskich. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia przy następnej okazji. Zostańcie Państwo z nami, to jest Polskie Radio 24. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24, minęła druga. Czas na informacje. Olga Bobienko, zapraszam. To jest mój protest przeciwko niesprawiedliwości historycznej. Tak o swojej nieobecności w Jerozolimie mówił w specjalnym wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda. Dzisiaj w Instytucie Yad Vashem organizowane jest Światowe Forum Holokaustu, na które przyjedzie około 40 światowych przywódców. Nie będzie tam Andrzeja Duda. Polski prezydent odmówił udziału, bo w programie forum nie znalazło się jego wystąpienie. Z prezydentem rozmawiał w Davos Wojciech Cegielski. Andrzej Duda powiedział mi, że odmówił udziału w uroczystościach w Jerozolimie, by zaprotestować przeciwko, jak mówi, absurdalnej sytuacji, kiedy głos zabierają m.in. prezydenci Francji, Niemiec oraz Rosji. Nie może wystąpić prezydent Rzeczypospolitej, państwa, które najwięcej obywateli straciło w wyniku Holokaustu. No jest to dla mnie sytuacja, no wręcz powiedziałbym, z punktu widzenia pewnej sprawiedliwości, także i historycznej, absurdalna, i stąd to jest po prostu protest. Ten protest, zdaniem Andrzeja Dudy, okazał się skuteczny, bo dzięki temu prawda historyczna o Polsce została usłyszane na świecie. Mówiono o polskich cierpieniach, mówiono o tym, ilu polskich obywateli zostało zamordowanych, mówiono o naszej sytuacji i wielu bardzo publicystów, czy wręcz powiedziałbym większość publicystów i wielu także i polityków, stanęło tutaj po naszej stronie, przyznając nam rację, tą obiektywną rację, bo ja jestem przekonany, że ona właśnie po naszej stronie jest. Andrzej Duda powiedział mi, że najważniejsze uroczystości upamiętniające ofiary Holokaustu organizowane są w poniedziałek w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. Głównymi gośćmi będą osoby, które ocalały z zagłady. Z Davos Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiada inwestycje zagraniczne w Polsce. W trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos szef rządu mówił telewizji polskiej między innymi o inwestycjach japońskich. Jest to dowód na wzrastającą uwagę gospodarczą Polski, podkreślił premier Morawiecki. Przyjechałem do Davos prosto z Japonii. Tam spotkałem się z kilkudziesięcioma firmami. Wiele z nich wiem, że będzie chciało zainwestować w Polsce 5 do 7 miliardów złotych dodatkowych inwestycji japońskich. A tutaj akurat zamknęliśmy spotkanie z kolejną wielką firmą farmaceutyczną AstraZeneca, która zobowiązała się do zainwestowania w Polsce 1,5 miliarda złotych. I to inwestycje w taki obszar, na których nam najbardziej zależy, czyli badania, rozwój, wdrożenia. Forum ekonomiczne w Davos potrwa do piątku. Lista unijnych projektów gazowych, m.in. z Polski, obroniona w Parlamencie Europejskim. Chodzi o tzw. projekty wspólnego zainteresowania, które Komisja Europejska umieściła na liście priorytetowej pod koniec ubiegłego roku i które kwalifikują się do unijnego finansowania. O szczegółach Bata Pomecka. To doskonała wiadomość, napisał europoseł Jerzy Buzek. Dodał, że oznacza to wsparcie Unii Europejskiej dla kilku inwestycji, które wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne Polski. Chodzi m.in. o gazociąg Baltic Pipe czy terminal LNG w Gdańsku. Nie było łatwo z Zielonymi, rozsądek zwyciężył, dodała europosłanka Izabela Kloc. Zieloni, wspierani przez komunistów, uważali, że lista projektów wspólnego zainteresowania jest za mało zielona, zbyt dużo na niej inwestycji gazowych. Ich sprzeciw udało się odrzucić na Parlamentarnej Komisji Przemysłu zdecydowaną większością głosów. Polsce bardzo zależało na tym, by lista przeszła bez problemu. Ona nie tylko kwalifikuje do dodatkowego unijnego wsparcia w ramach programu Łącząc Europę, ale także pozwala na priorytetowe traktowanie, na przykład przy staraniach o kredyty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Władze chińskiego Wuhan chcą, by mieszkańcy nie opuszczali miasta. Do odwołania zawieszony zostaje wszelki transport publiczny, którym można wydostać się z aglomeracji. To efekt rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa, którego epidemia wybuchła właśnie w Wuhan. Wczoraj chińska telewizja publiczna podała, że liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa wzrosła do 17, a potwierdzonych przypadków zarażenia jest 571. Poza Chinami nowy koronawirus został już wykryty w Tajlandii, Japonii, Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych. Nadzwyczajne środki ostrożności powzięto także na lotniskach w Singapurze, Serbii i Wielkiej Brytanii. Brak śniegu sprzyja wystąpieniu suszy, tak ostrzegają specjaliści. Obecnie poziom wód jest niski w jeziorach czy rzekach, ale także w zbiornikach podziemnych. Bezśnieżna zima może tę sytuację jeszcze pogorszyć, mówi profesor Katarzyna Glińska-Lewczuk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W sytuacji, kiedy nie mamy o tej porze roku opadów śniegu, deszcze są mimo wszystko skąpe. Zacznie się robić ciepło, parowanie nastąpi coraz bardziej intensywne, to się okaże, że po prostu tej wody nie mamy skąd wziąć. Susza hydrologiczna powiększyła się od 2016 roku. Od tego czasu nie udało się powrócić do poziomu wód sprzed suszy. I czas na prognozę pogody. Nocą pochmurno, miejscami prognozowane są słabe opady deszczu i mżawki oraz deszczu ze śniegiem, a na południu kraju opady śniegu. Temperatura od minus 5 stopni w Zakopanem, minus 2 w Łodzi i Rzeszowie, do zera w Gdańsku i Warszawie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarach 5 minut po drugiej. Powtórka programu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze, wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz, Państwa i moim gościem. Kłaniam się nisko, Panie Rektorze. Kłaniam się. Jakieś piętno na Panu odcisnęło? No bardziej może edukacyjne, dlatego że to bardzo dawno temu było, tak? Przypominam 1863-4 rok, tak? Do 5 no, zasadzie. Najdłużej trwające powstanie. Tak, i jedno z najbardziej krwawych, więc oczywiście no, wielka tragedia, która spowodowała jeszcze większe gnębienie Polaków przecież w zakresie obszaru zaboru rosyjskiego, gdzie całkowicie zlikwidowano jakiekolwiek zręby polskiej autonomii, przecież tak prowadzono rosyjski język do szkół. Po tych decyzjach wiele miast zostało pozbawionych praw miejskich, przecież tak, które te miasta, które wspierały powstańców. No, na ziemiach moich rodzinnych, tutaj okolice Legrodu Augustowa, był pułkownik Aleksander Duszkiewicz, według przekazów rodzinnych jest to moja rodzina, także jakaś tam na pewno udział też był. Dzisiaj kolejny dzień szczytu ekonomicznego, forum ekonomicznego w Davos. Odgrywamy tam ważną rolę, jesteśmy państwem już rozwiniętym. Pytanie, co z tego Davos przywieziemy?
No, mam nadzieję, że przede wszystkim dobre wnioski dla rozwoju polskiej gospodarki, która też się niesamowicie dobrze rozwija. Ja dzisiaj rano miałem okazję przeglądać programy informacyjne. Widziałem również fragmenty programu Minęła 9 w TVP Info, gdzie pan redaktor prowadził. I tam pan poseł z PSL-u raczył powiedzieć, że Polska nie wykorzystuje swojej szansy, mogłaby być potęgą gospodarczą, ale nie jest przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Taką ciekawostkę zarzucił pan poseł z opozycji szanowny, no więc tak zacząłem liczyć sobie na kalkulatorze, jak to wyglądało pod kątem rozwoju PKB i rozwoju gospodarki polskiej w kontekście rządu Platformy Obywatelskiej, no i właśnie naszymi rządami Prawa i Sprawiedliwości, no to zdaje się, że jednak wyniki są po naszej stronie. Ale muszę panu powiedzieć, że mimo wszystko pana posła Kasprzaka bardzo lubię. Ja prywatnie do pana posła Kasprzaka absolutnie nic nie miał, aczkolwiek to takie ciekawostki właśnie, że jest nam zarzucane, że my nie wykorzystujemy ponoć możliwości rozwoju polskiej gospodarki, zważywszy na fakt, że właśnie to pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, no ta średnia rozwoju polskiej gospodarki w historii III RP jest najwyższa. Panie ministrze, za odsieczą Prawa i Sprawiedliwości przyszła Małgorzata Kidawa-Błońska. Pewnie dąży pan do tego słynnego już wczorajszego wywiadu w TVN24, gdzie Małgorzata Kidawa-Błońska opisywała tego złego, podstępnego Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc wprost, że Jarosław Kaczyński to jest na tyle zły, że nie chce ani Europy, ani świata, on tylko Polska, Polska i Polska. Tak, to rzeczywiście to, co chodzi prezesowi PiS-u. No, jak widzimy, to jest wielki skandal, że prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński, przede wszystkim walczył o interesy polskie, jako Polak, jako polski patriota. No, pewnie jest to niezrozumiałe przez panią Kidawę-Błońską, która być może bardziej uważa się za taką kosmopolitkę, obywatelkę świata, Europejkę. Może to jest dla niej najważniejsze, nie wiem, to trzeba doprecyzować. No, ale dziękujemy za tą prawdę. Jeszcze bardziej cieszę się, że ona wybrzmiała na falach TVN-u, że właśnie TVN też to pokazał, że no, na Prawo i Sprawiedliwości, prezesa Kaczyńskiego, dla nas wszystkich najważniejsze jest właśnie dobro Polski, że jesteśmy Polakami, więc mamy obowiązki i interesy polskie. Przede wszystkim interesy polskie. Tak jest. Tylko pytanie, jakie wnioski z tego Platforma Obywatelska wyciągnie? To mnie też ciekawi. Panie rektorze, ja pamiętam tą kampanię prezydencką sprzed pięciu lat, no i ona była właśnie z tymi wpadkami stała, no tak powiem, stała tymi wpadkami, pamiętamy to, jak to wyglądało, kiedy tak de facto żyliśmy od wpadki do wpadki, tylko tamtym głównym aktorem tych wpadek był wtedy pan Bronisław Komorowski. Pozwolałem sobie z kolei wczoraj w programie Minęła 20 również sięgać pamięcią, łączyć wizytę pana premiera Mateusza Morawieckiego w Japonii i połączyłem ją z wizytą pana byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego również w Japonii. Tak jest i no widzimy troszeczkę, mówiąc oczywiście eufemistycznie, wielką różnicę, jeśli chodzi o jakość tej wizyty. To prawda, pan premier Mateusz Morawiecki udał się na wizytę roboczą, rozumiem, a nie szukał swojego szoguna. Nie szukał szoguna i po krzesłach też w parlamencie Japonii pan premier nie skakał, nie chodził, wiedział, że to nie robi. Gotowi Japończycy nie zapamiętać tej wizy. Myślę, że zapamiętają ze świetnych rozmów, które pan premier Mateusz Morawiecki prowadził, a myślę, że efekty dla polskiej gospodarki będą widoczne naprawdę bardzo duże w najbliższych miesiącach i latach. Co to oznacza? Ja oczywiście... To, że inwestycja w okolicach Gniezna będzie, to już wiemy, bo to jest informacja oficjalna i wszędzie podawana. No przede wszystkim myślę, że rozmawialiśmy z Japończykami o współpracy i inwestycjach w trzech strategicznych dla Polski obszarach. Pierwszy obszar to infrastruktura. Głównie infrastruktura kolejowa. Wiemy, że w kontekście budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego musimy rozwijać polską kolej, chcemy dążyć do budowy kolei dużych prędkości. Tutaj Japonia ma doskonałą wiedzę, ale też doświadczenia, efekty. No, kolej japońska jest znana na całym świecie z tej dużej prędkości, z tej punktualności właśnie. I na pewno będziemy chcieli tutaj z Japończykami w tej materii współpracować, no bo wszyscy chyba byśmy chcieli, żeby to założenie, które polega na tym, że z każdego miasta Polski dojedziemy do CPK, do Warszawy, do stolicy w maksymalnie 2,5 godziny, żeby było realizowane, ale dość takiej perspektywie uchwytnej, na przykład dekady, a nie gdzieś tam 20-30 lat. Natomiast kolejnym obszarem na pewno jest, panie redaktorze, obszar energetyki jądrowej. Tutaj są też bardzo konkretne decyzje w zakresie budowy reaktora. No to też taka ciekawostka, Japończycy akurat wygaszają swoje elektrownie atomowe i przechodzą na węgiel, a my wzorem Japonii ze węglem chcemy przejść na atom. No nie, myślę, że akurat
to jesteśmy w stanie na tyle robić kompatybilnie, że nie będziemy musieli ani wygaszać na siłę jakoś tam naszej kopalni, bo to nie jest w interesie Polski, przecież o to też walczymy i zabiegamy. Ale z drugiej strony chyba też warto o tym atomie rozmawiać nie tylko w kontekście surowców, a też naukowym, no bo jak popatrzymy na mapę Europy, no to jakoś Polska jest samotna, jeśli chodzi o tę elektrownię jądrową. Nie mamy tej energetyki jądrowej w Polsce, takiej na skalę masową. A jedni zechcą się cieszyć i mówić, że to dobrze, drudzy powiedzą, co nam za różnica, skoro skażenie tak i tak do nas dojdzie. Czy z lewa, czy z prawa, czy z północy, czy z południa? No tak. Pytanie w ogóle, jakie jest z tym skażeniem i z tymi awariami, no bo pamiętamy o tej awarii w Czarnobylu, która to stara sowiecka, przestarzała technologia. Raczej te zachodnie, które widzimy w Europie, chociażby elektrownie, nie powodowały nigdy tych wielkich awarii. Pytanie, czy to nie jest tak troszeczkę jak z lotem samolotami, to znaczy, że wszyscy jak wsiadamy, tak się martwimy, czy tam coś się nie stanie, a tak naprawdę samoloty są najbezpieczniejszym środkiem transportu przecież, tak? I chwała Bogu, najmniej z tych wypadków akurat w transporcie lotniczym, jeśli przeliczając ilość pasażerów w stosunku do na przykład ile kierowców niestety ginie gdzieś na drogach. Tak? Znam sposoby, co zrobić, żeby się nie martwić samolotami, kiedy się leci. Proszę ujawnić, myślę, że nasi słuchacze są zainteresowani. Dobrze, panie redaktorze, rozumiem. Natomiast wracając do tej współpracy, no to myślę, że tutaj te obszary infrastruktury energetyki jądrowej oczywiście, ale również Centralnego Portu Komunikacyjnego. No to są już dwie dziedziny, jeszcze ta trzecia. No to CPK, to chciałem tylko rozdzielić, znaczy infrastruktura kolejowa od Centralnego Portu, to ja wiem, że to się docelowo i tak się łączy wszystko, tak? Natomiast będą szprychy oczywiście, które będą doprowadzały kolej. Infrastrukturę kolejową do Centralnego Portu, łączyły nasze miasta z Centralnym Portem, ale sam Centralny Port, patrząc rozdzielnie, jest tak potężną inwestycją, że o niej oczywiście rozmawiamy również jakby osobno z Japończykami, żeby wspierali nas w tym zakresie. Japończycy są tym zainteresowani, czy nie? Premier Japonii mówi, że bardzo dobre spotkanie, bardzo owocne. Ja myślę, że powinni być, dlatego że jest tu wielkie pole do współpracy, potężna inwestycja warta kilkadziesiąt miliardów złotych przecież, tak, która ma zmienić oblicze w ogóle Europy nawet, jeśli chodzi o logistykę. Polska ma stać się hubem logistycznym Europy, nie tylko Europy Środkowo-Wschodniej, ale w ogóle Europy. Mamy szansę konkurować z Niemcami, to bardzo boli chociażby Platformę Obywatelską, która z upory powtarza za pośrednictwem chociażby pana Trzaskowskiego. A proszę też Niemiec, nie, no pewnie, że jest lotnisko w Berlinie, to po co w Warszawie? To po co w Warszawie, tak. Ale to a propos Niemiec, bo to jest taki fajny przykład. Ja już pozwoliłem sobie zrobić ten wtręt dotyczący elektrowni. W tak zwanym międzyczasie Niemcy sobie odwalili full nową elektrownię taką na węgiel. No właśnie, no i teraz pytanie. I to ten brunatny, który jest ponad tego. Szkoda, że pan redaktora nie ma w Davos, to mógł pan redaktor pannę Gretę Thunberg zapytać, bo ponoć była w Polsce bardzo... W okolicach Bełchatowa. Tak. Nawet ma zdjęcia z jednym ze związkowców górniczych, na co związek górniczy mówi, no chopie, coś ty narobił. No może nie wiedział, może po prostu było tak, że jakaś dziewczynka przychodziła, zapytała o zdjęcie i sobie zrobił. Nie każdy musi znać pannę Gretę Thunberg. Notabene uważał, że w tym wieku to raczej się do szkoły powinno chodzić, a nie po świecie cały czas jeździć. Trochę to nie tak wygląda. Każdy zastanawia się nad czymś innym, tak? A propos zastanawiania się. To ja również pozwoliłem swój proces myślowy uruchomić. I tak myślałem, zastanawiałem się, w jaki sposób ta Greta Thunberg do tego Bełchatowa dotarła. No właśnie, pytanie, kto za to płaci. Są te pogłoski, że tata jej prowadzi Facebooka, czyli no to nie pisze, pogłoski, to są fakty. Że samodzielnie pisze samodzielnie te wszystkie. Nie, ale to co, samochodem jechała, który emituje CO2? No może kodno dotarła, nie wiem, co trzeba było.